Siema, z tej strony Tricus i w dzisiejszym odcinku będziemy grali w jedną warstwę, 10 warstw oraz 100 warstw. Kto co wylosuje, ten tyle będzie jadł. Więc przypominam, że są filmy codziennie. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, dlatego że my jesteśmy T-Squad. To jest hala i codziennie dzieją się tu epickie rzeczy. Rozdaję już koperty, moi mili, proszę bardzo, proszę bardzo. No, oczywiście, dziękuję. Można zmienić wybór również. Nie, jak dla mnie jest git, stary. Po proszę prostu bardzo. Dla zasady, żeby było weselej. Nie wiadomo, co jemy. Ja nie, wiadomo nie tylko wiem. Ile. Nie, czyli tak? Na raz. Uwaga, ile będziemy jedli pierwszej rzeczy? Uwaga, o! Jeden! Dobra zamiana! Dziesięć! Tak się składa, że jestem głodny i zjadłem jakiegoś bydlaka. No możesz też się zamienić, bo ja mam 100! Ja też jestem głodny. Ale git, jeden wystarczająco. Dobra. Co tutaj dobra. Jest? Zobaczmy. Ja już chyba wiem. Co? Nie wiedział. Co to jest? Lody ekipy, nowe smaki. To jest wielki kaktus, w końcu zrobili to. Nie mów, że to jest stary, takie dobre. Poprawili swoje nie lody. Nie mówcie, że to smakuje jak kaktus, bo to będzie mój ulubiony. Patrz, pomarańczowy jeszcze z tym zielonym. Ej, dobrzy są. Ej, to powinna być degustacja, jako że to jest nowy produkt, ale nie nazwałbym tego degustacją, bo patrzcie ile tego mam, jak ja to zjem. Mocne. Ale bydle. Dobra, lepsze czy gorsze niż pierwsza edycja? Dużo lepsze. Dużo lepsze. Perfekcyjne no. Po prostu. Ja nie jestem pewien. Nie trzeba nic dodać, bo nie dość, że to jest smaku kaktusa, to co jest zawsze, to jeszcze strzelam. Jest tak. Na pewno to dobry lód, trzeba przyznać. Ale czy lepszy niż poprzednie? Nie dla wiem. Mnie lepszy, dlatego że ja wolę jabłkowy niż na przykład truskawkowy albo cytrynowy. Ale ja też wolę jabłkowy. Ej, chłopaki, jak wy to zjecie? Ja z jednym mam problem. Duże są. Mi się wydaje, że jest tylko jeden sposób na to dobry. Jaki? Rozpakować wszystkie i jeść wszystkie naraz. No! Nie da się! Nie wpakuję tego do ryja. O oh, wow. Mózgomróz, mózgomróz. A fuck! O nie, zamroziło typa. O kurde, ej, o nie, co jest? Oszukali cię. Aha. Tylko tyle lody ekipy? Nie, ja nie wiem, po jednym serio mam dosyć, także się najadłem i ciężko szło, jak na mnie jadłem powoli, w sensie jak dałem radę. Może chory jesteś? To jest mega ciężkie. O, pomarańczowe, dla mnie, nie. Ej, co ty, zasady? Nie próbowałem zielonego. No i nie spróbujesz. No, stary, niestety, wylosowałeś jeden. Zmieńmy się. Co jest? O nie, zamrozi go porządnie. Ernest, wow. a ty co, ile, półtora loda zjadłeś, stary? Aha, niecałe. Ej, jestem w szoku, że lody się tak trudno je. To nie jest aż tak sycące. Dałoby się zjeść ich 10 na przykład. To bardzo długo to trwa. Aha. Tylko weźcie, żyjcie tyle lodów. Ty dasz radę? Ja daję sobie spokój, bo nie zjem tego wszystkiego. A dodatkowo dzięki temu będę miał darmowe lody ekipy z odcinka. U siebie w chacie. O nie! Więc biorę sobie wszystkie. I w sumie dla mnie git. A ja już nie mogę. Ha, ja mam punkt. Czyli Łukasz ma jeden punkt? Tak. Dzipek, dojesz do końca? No chciałbym. No to masz pół punkta. A Ernest 0. Zipek dzielnie tutaj walczy ze swoją porcją. Dasz radę, dawaj, dawaj. 6 lodów ekipy zjadłeś teraz? Prawie, ale to mnie wyziębia. Ja myślę, że można mu zaliczyć. Ja bym to zjadł, naprawdę, na luzie, bo to nie jest trudne. Ale co się stało, że nie zjadłeś? No czas, bo mnie było na glacie, no, przez cały czas. Tak, to prawda, masz pół punkta, ciesz się. Nie, mam no, cały. Całego. Dawaj, no, ostatni gryz, no co no? Ostatni dawaj, gryz, Zipek. To ostatni gryz, a nie na 10 dawaj. Gryzów. Chłopie, przed chwilą zjadłem 6 lodów. A co masz ile na ręce? Ty zjadłeś? Dawaj, co ja masz na ręce? Bang, dawaj. Zaraz Jack Frost, stary, cię pobije. Ja już tak chciałem. Dobrze, się oficjalnie jeden punkt dostajesz. Kolejna kategoria, kolejne losowanie. Okej, okay, co tu mamy? 10! O! Nice! Jeden, znowu. Przyjęło się. Onion ringsy! Ale dobrze. To ile ja będę miał? O nie. Nieźle. Co, 171? Pokaż nice. Swojego onion. Jezu, przecież to nawet onion rings nie jest do końca. Chłopaki, co gdzie tu jest, jest rings? Gdzie tu jest rings? Okej, dobra, jest teraz onion ringsem. Dobre. A jestem gordy. Ale soczyste. Ja już nie mam kumpli oficjalnie. Łukasz, dieta, nie? Łukasz, znowu dostanie punkt, tak łatwo. O, ej, w sumie z drugiej strony, jak wygracz, a przegracz. Dziękuję bardzo. Ja pewnie nie dostanę w tej rundzie. W tej rundzie ja najbardziej wygrałem, bo mam średnio dobrej rzeczy. Ja sobie w ogóle tak? Powiedziałem, czas najwyższy, żeby was pokonać w żarciu. Dobra, ja będę klaskał się tak mocno, jeżeli ci się uda. 5 minutes later. Jak ci idzie? Widzę, że oddychasz ciężko. Ciężko, jestem zwycięzcą. Ale no. No i to jest dobra odpowiedź dopiero. Patrz stary, jak mu dużo zostało, a my już zjedliśmy szybko. Ale trzeba przyznać, jedno są naprawdę dobre, takie słodkie. Mordo, ja już jestem po połowie. Liczę, że będziesz miał do końca 100 warstw. To było epickie. I zjadłeś wszystko. Nie. Dawaj, Zipek. Jesteś coraz grubszy, więc coraz nas... lepiej ci będzie szło. Wiesz co, Zipek, te tatuaże cię zmieniły tak naprawdę. A no, no. Strasznie.
Bang, bang. Zipek, a ty robisz masę, tylko zapomniałeś na siłowni chodzić chyba. Tak, siłownię mam w domu. Jak ci idzie? Zaraz się pożygam. Nie jesteś w stanie zjeść kilku kawałków cebuli. Stary, to nawet nie jest jedna cebula cała. To jest, ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest przypadkiem pół cebuli. Albo stary. Nawet nie. To dopiero jest druga runda, Zipek. To jeszcze dużo nas czeka. Szczerze mówiąc, pewnie bym to zjadł szybciej, gdyby oni nie gadali obok. Ja też tak myślę, no. Stary, jeżeli ja teraz dostanę wszystkie pozostałe rundy po jednej rzeczy, to zwyciężę ten odcinek oficjalnie pierwszy raz w życiu. Rozumiesz, nie, co to dla mnie znaczy? Nie, nie, nie. Wygrać odcinek z żarciem. No, no, panowie, to, panowie. Kolejna runda, kolejne losowanie. Dobra, ja biorę pierwszy. Ja biorę drugi. No nie ma szans, że tu jest jeden, no bez jaj. Nie! Jeden! Zipek, jak powiedziałem, tak będzie. Co my tu mamy? Proszę, żeby coś... Woróweczko, ale czemu mam na tym samym talerzu? No dobra. 10 woróweczek. Łukasz? Nie! Yeah! I co, śmiej się ze mnie? Haha, i co? Stary, on to zje za kilka gryzów. On to zje szybciej niż ty, Zipek. Tak? Ernesta, gdzie jest twoja borówka? Zjadłem. O nie. Ale kupaśne. Czyli ile ty masz punktów, Ernest, już teraz? Dwa. No dawaj, Łukasz. Jeden mniej niż chłopaki. Bo oni mają fulla, trzy. Dobra, kto zje szybciej swoje, dostaje dodatkowe pół punkta. Czemu? Ej, a to ja dostaję od razu, nie? Myślę, że ciężko powiedzieć. A nie, no dobra, Łukasz. Nie, no. Miłosz, dobra, ja myślę... kiedy wymyśliłeś ten challenge i w którym momencie pomyślałeś, że on jest w porządku dla mnie? Proszę mi wytłumaczyć. Nie miał być w porządku dla ciebie. Ja miałem jeszcze garść, ten miał ostatnio w ręce, powiedziałeś pół punkta dla wygranego. Ja to miałem pół punkta. 3,5 punkta. Dobra, to może faktycznie to nie było zbyt fair. Cofamy, ale mam 3 punkty. Nie! Cofamy! No, ale ja się tak śpieszyłem! Zabierzmy Zipkowi 1,5 punkta. Nie. I dajmy mi. 3, 2, 3. To następna rzecz, proszę bardzo, losujemy, losujemy. O, 10 tym razem, ale jest zróżnicowany. Jeden! Zipek znowu stuwa. Uwaga! Co? Winner, niespodzianka! Idealnie! O kurde! Okej, 4 jest git. Ej, jakie zabawki będą? Ja powiem tak, ten punkt oddaję. Tak? Oddaję. Od razu? Dla dzieci oddajesz? Ej, tak. Zostaw. Słuchajcie, widzowie, jak chcecie taką Kinder niespodziankę, musicie zostawić subskrypcję na kanale, oczywiście łapeczkę zostawić, dlatego że zmieniła się łapeczka i teraz jest kolorowa. Nawet nie wiem, czy wiecie. No, niektórzy wiedzą, fajni wiedzą, już dawali łapeczki nam. A on dostaje na minusowego punkta, przypominam. Ale Ernest, ale ty lubisz te jajka jeść. No każde jajko na minusie masz punkta właśnie. Tak, taka zasada zawsze była. Zobaczcie. Jak on to robi? Wszystkie na raz? Mhm. Dobra. 8 warstw. To zabieram, to oddaję. Masz tutaj! Co my tu mamy? Co my... Papa Smurf! A nie, to jakiś inny Smurf. No Disc Rules, ale koksuwa! Dobra, panowie, kolejna konkurencja. Proszę jaka? Bardzo. Losowanko. Ej, jak czemu mi zabraliście? Library. Co ci zabrałem? Dobra, zobaczmy. 10! Uuu, 100! Czego masz 100? No nie, Zipson ma 1 i to będzie punkt. Dobra, panowie, zamykamy oczka. Otwieramy. I co my tu mamy? Łukasz może ma najwięcej, niech pokaże. O kurde, nagiecy! Jaki ładny kolor! Jaka. A ja mam 10, ale dobrze. Ale bardzo mam tylko jednego. Zipek zdobywa punkt na wejściu. Uwaga. Nie dam rady! Dawaj, Zipek, punkcik dla ciebie, od razu. Nie ratowałem. Ej, dałbym radę jednak też 10. Zarambisne nagiecy. Łukasz, coś wolno ci idzie. Wiesz co? Delektujesz się po prostu. Patrz na to, jakie one są tłuste. Ja to jem i coraz bardziej mnie to obrzydza, ze względu na to, że jest tak tłuste, że się jeść tego nie da. Serio. Ej, nuggetsy z maka są mniej. Tak, jesteś beznadziejny. Okropne. Okropne. Weź, ty się nazywasz grubasem? Jak możesz się nazywać grubasem? Nie, ja się nazywam, inni mnie nazywają grubasem. Koniec, chłopaki. Co? Nie mogę, nie widziałem, serio? No dobrze. Czemu? Dawno tak tłustej rzeczy, dotknij, patrz. Ej, to Zipek póki co wygrywa. Stary, ja nie mogę tego jeść, serio, to jest przerażające i serio nie mogę. Dobra, panowie, lecimy dalej. Wiem, że było ciężko, teraz macie, jest remis. Każdy ma po ile? Po 4 punkty. Każdy ma po 4 punkty, dobra. Proszę bardzo, lecimy z kolejnym tematem. Dobry temat, panowie. Let's go. Ale jakbyście chcieli jakiś lepszy, to wiecie. Jeden! Yes! Odbijamy się! Yes! O nie, Zipek. Może się uda jednak rozpykać Zipa. Słuchajcie, nie wiecie, co nadchodzi. Może być coś, co Zipek da radę zjeść, a wy nie. Czy dowiecie, co nadchodzi? Uwaga. Sto. Uwaga. Kolejne. Chipsiki! Moje 10. Ulubione, ketchupowe. Ale one zapach mają dziwnie. Oh, man! Mogłoby być trudniejsze, lecimy. Będziesz jadł po jednym, Zipek? Co się tak patrzycie? A co mamy robić? Ale jak gdzie jest twój chips? Zjadłem. Ej, zjedzenie 100 chipsów jest łatwe, po 10 stwierdzam. Że dałbym radę 50. Co mówisz? No, słabo cię rozumiem. 18. Zipek. To jeszcze trochę przed tobą. Hańbę przynosisz! Ale mówi, że... nie. Hańba! Czemu? Tak wolno? No to dawaj, zjedz szybciej niż... Czekaj. Nie, czekaj. Ja biorę 50. 15, 16, 17, 18,
19, 20. Gdzie są onion ringsy, bo trzeba mu dołożyć 25, żeby wiedział, jak ja się czuję. Jadę jednego nuggetsa. A ty ile? Ta, no na pewno. Tak, to waży więcej niż twoje onion ringsiki, zipek 20. Nie. To co, ścigasz się? To pierwszy zje 20 chipsów? 20, tak? To czekaj, teraz moje. Mówię, panowie, bo tutaj wy jesteście tak w szarym ogonie tego wyścigu. Dobra, on po prostu żre na przyjemności, a nie się ściga. Łukasz tak zawsze robi w domu. Kurwa! No Łukasz! I startujemy z ręki, stary, tak? 3, 2, 1, go! To dwie różne techniki tutaj, proszę państwa. Ernest już ma wszystko w buzi, ale wygląda jeszcze, że trochę będzie to przeżuwał. To Zipek powoli sobie je. Powinny być dodane punkty za tutaj, za warunki atmosferyczne na sali. Ale mi się wydaje, że tutaj jest wyrównany wyścig. Bo ja już zjadę. Czy to był wyścig w ogóle? Dosłownie o włos mi się wydaje, że wygrał Ernest, ale o włos. Jednak. No, różne są techniki, ale... Co ty tam chowasz? Czemu tak zrobiłeś? Nie, bo mam jeszcze przyczepiany, no ale... Ej, serio, nic nie waży to chrupie. Zatem teraz 65. Dobra, naraz, teraz tak, najważniejsza rzecz. Ernest właśnie stracił punkta. Tak. Nie straciłem. Stary, nie tracimy punktów jedno. Pokaż to samo. Traciliście punkta. Przykro mi bardzo. Na czym? Nie. A ja zjadam swoje. Ja pierniczę. No i nie zjesz co. To ty sobie jedz, ja idę zbierać. Dobra, Zipek, ostatnie sztuki. Zostały mi ostatnie sztuki. 100. O nie, co on robi? 101. O nie, zepsuł punkty. Co? Chłopaki, nie ma Ernesta. O! Zamienił się w pył. Za mało zjadł! No nie. Ernest, wróć! Ernest! Dawajcie kolejną rundę. Dobrze, ale jeszcze zanim to teraz znowu jest remis, czyli macie dalej po 4 punkty. Słuchajcie, ostatnia runda. Czekajcie, na 3-4 wyciągniemy. Jest! Zaraz będzie to na stole, uwaga! O kurcze, chyba od najmniejszego teraz, co? Kurydza, dawaj to! No to łatwiutko, słuchajcie panowie, przegracie to, powiem tak. Ja nie chcę otwierać swojego talerza i się unosić. Nie wiem jak Ernest, ale no... Pierdziele! Nie sól! Ernest! Kurczę, ja chciałem zaoszczędzić ze soli dzisiaj, ale no dobra. Ale żółciutka, ładniutka. Ja myślę, że ja ogłoszę dodatkowy punkt dla osoby, która policzy, ile jest ziarenek kukurydzy w takiej jednej kukurydzy. Całej czy połówce? Połówce. Jezu, miłość. Czy wolicie zjeść swoje... 14 razy, 1, 2, 3, 4, 5. Nie smakuje. 14 razy 17 znajduje się w tym. No to... Pi razy oko, czyli, minus plus, minus ile? 30. 15 razy 17, ja pierdzielę. Bo pytanie, czy ty w ogóle zamierzasz to zjeść, stary, bo to jest strasznie. Tak, zabieram. Ernest już skończył, chciałem tylko powiedzieć. Zipek, jak ci idzie? No ludzie. Bo ty masz jedną i ty tak chillujesz sobie. Ej, zajebista jest ta kukurydza, stary. Smakuje wam? No. No i w ogóle. Zajebiście, dobra, mnie obrzydziła z wyglądu najpierw, ale stwierdziłem, że spróbuję. I jak zacząłem żreć, to stary, wszystkie naraz pierdzieliłem, bez opamiętania. Takie dobre. Panowie. To jest cała kukurydza. Skończone. No. Czyli remisik mamy. Czyli dalej. 5 i 4 punkty na razie. Ej, Łukasz, zjesz to całe? Mhm. Serio? Stary, ale nie musisz, wystarczy, że po prostu pomnożysz 14 razy 17. 170 plus 68. A, tak, faktycznie, no. Czyli 238. 238 już. Co? To, no bo to był bonusowy punkt, za to kto policzy ile jest... Nie! Ja policzyłem! No to masz punkt bonusowy. Czyli... Nie ma punktu za niejedzenie, to jest odcinek o jedzeniu, ludzie! To się sprawdza w ogóle. Obrzydliwe, tyle wody. Łukasz, myślę, że honorowo jest się poddać z taką ilością kukurydzy, stary. I tam jeszcze z tyłu... Poddaj się w końcu, oddaj. Widzowie mnie znają. Wiedzą jaki jest, tak. Nie muszę udowadniać, dziękuję. Ty nie musisz nikomu nic udowadniać, dokładnie. Więc dziękuję wam za oglądanie. Łukasz przegrał. Już? Ja chciałem tylko 5. Ty miałeś 1, ty miałeś 3, ja chciałem 5 kukurydz, mi wystarczy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, to było na tyle. Na razie. 3.